Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Arsenału Muzeum Wojska Polskiego. Dzisiejszy odcinek specjalny w 400-letnią rocznicę bitwy pod Chocimiem, która rozegrana została pomiędzy 2 września a 9 października 1621 roku. Bitwa, jedna z decydujących w historii Rzeczypospolitej, jedna z największych, choć współcześnie nieco zapomniana. Czy słusznie? O tym będziemy mówić w naszym odcinku. A gościem specjalnym pan Łukasz Jędrzejczak, kustosz zbiorów Muzeum Wojska Polskiego, specjalista od epoki nowożytnej. Witam serdecznie, panie Łukaszu. Witam, panie Tomaszu. Dzień dobry państwu. W naszym muzeum znajduje się bardzo wiele eksponatów pochodzących z XVII wieku. Ale jednym z najciekawszych, który opisuje tamte wydarzenia, jest ten niezwykły obraz, olbrzymi, monumentalnych rozmiarów, namalowany przez Stanisława Batowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, dokładnie w 1929 roku. I o tym obrazie porozmawiamy z naszym gościem, z panem Łukaszem Jędrzejczakiem. Ja nazywam się Tomasz Szumański i zapraszam jeszcze raz na nasz dzisiejszy odcinek. Panie Łukaszu, czy mógłby pan opowiedzieć coś więcej o tym obrazie? Widzimy, że jest ogromny. Z tego, co pamiętam, 3,5 metra wysokości na 9 metrów szerokości jest w formie takiej potrójnej, takiego tryptyku, zupełnie jak w ołtarzu katedry średniowiecznej. Czy jest to zabieg zamierzony? Obraz, który jest za naszymi plecami, jest jednym, jeśli nie największym, w kolekcji Muzeum Wojska Polskiego. Tak, Tomaszu, powiedziałeś, że rzeczywiście ma prawie 10 metrów długości i był to celowy zabieg malarza, żeby przedstawić go w formie tryptyku. On nie pokazuje całej bitwy, tylko pokazuje jakby trzy sceny, ale z jednego z wypadów wojsk polsko-litewsko-kozackich na szyki tureckie. Z prawej strony widzimy oddziały kozaków zaporowskich, w środkowej części widzimy szarżującą husarię, a na lewym skrzydle tego obrazu widzimy tureckie wojska, konkretnie gwardię Janczarów. No właśnie, przypomnijmy, bitwa pod Chocimiem, jedna z dwóch wielkich bitew rozegranych w XVII wieku, obie stoczone były przeciwko Imperium Osmańskiemu i obie stoczyła Rzeczpospolita. No właśnie, ale chyba nie sama, bo w sojuszu z kozakami zaporowskimi. Tak, Chocim 1621 roku była to de facto największa bitwa w pierwszej połowie XVII wieku stoczona przez Armię Rzeczpospolitą. Pamiętamy, że rok wcześniej doszło do klęski w czasie kampanii cesarskiej, gdzie w czasie odwrotu Polek hetman Stanisław Żółkiewski, hetman Wielki Koronny, hetman Polny Koronny Stanisław Koniec Polski dostał się do niewoli, więc korona została pozbawiona wodzów. Dlatego połączonymi siłami Rzeczpospolitej, czyli koronnymi i litewskimi wystawionymi na kampanię roku 1621 dowodził hetman Wielki Litewski, czyli Jan Karol Chodkiewicz, zwycięzca spod Kierholmu. Oprócz wojsk koronnych, obok wojsk litewskich, stanęły oczywiście oddziały nadworne królewskie, które przeprowadził królewicz Władysław Waza, późniejszy król Władysław IV. I no, olbrzymie poparcie dla wojny było na Zaporożu. Kozaczyzna zaporowska bardzo licznie stanęła po stronie Rzeczpospolitej. Zresztą za cenę pewnych ustępstw i przywilejów wobec tak zwanych niżowców, czyli właśnie kozaków zaporowskich. Szacuje się, że w sumie połączone siły polsko-litewsko-kozackie liczyły między 50 a 60 nawet tysięcy ludzi. No właśnie, można powiedzieć, że
siła zbrojna Rzeczypospolitej, podatki, jakie zebrano, aby zgromadzić tak dużą armię, były jednymi z największych w historii. Choć trzeba wspomnieć, że nie wystawiono tylu, ile zamierzano wystawić żołnierzy. Te podatki nie spłynęły aż tak szybko i było to mniej ludzi niż zakładano, a Chodkiewicz, wiedząc już, że armia osmańska ruszyła, nie zamierzał czekać na zebranie całości sił i z tymi, które udało mu się zebrać, ruszył pod Chocim, by na brzegach, już po tureckiej stronie Dniestru, okopać się w warownym obozie w oparciu o Zamek Chocimski. No właśnie, planowano 65 tysięcy wojska, udało się zebrać chyba nieco mniej, a siły tureckie, proszę, jakby pan mógł powiedzieć naszym widzom, z czym musiała się zmagać armia, czy też armię Rzeczypospolitej? No tak naprawdę, jeśli chodzi o ilość wojska tureckiego, to mrowie. To było mrowie. Nie wiemy dokładnie, ile ta armia liczyła. No, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy regularnego wojska liczy tutaj janczarów, czy oddziałów spachisów, lenników, którzy rekrutowali się na zasadzie służby ziemskiej. Natomiast przyszły jeszcze oddziały z wieletów małoazjatyckich, syryjskich, były wojska lenników tureckich, czyli Wołoszczyzna, Hanat Krymski. Szacujmy się, oczywiście są bardzo takie ogólne szacunki, między 150, może do 200 tysięcy, licząc jeszcze czelać obozową, służbę pieszą, która towarzyszyła, i wojska nieregularne, które towarzyszyły armii osmańskiej. Także było to starcie tak naprawdę dwóch wielkich potęg, dwóch wielkich armii. Czyli można powiedzieć, że na jednego żołnierza Rzeczypospolitej przypadało dwóch, trzech tureckich wojowników? Tak jak powiedziałem już, nie jest do końca pewne, jakiej wielkości była armia turecka, więc szacunki, że tam dwóch na jednego, trzech na jednego, nigdy tego nie poznamy, bo nie wiemy, jak wielka była armia osmańska. Sułtan nawet osmański, Osman II, celowo nakazał rozbicie swoich wojsk na szereg obozów, żeby przykryć całe przedpole obozu polsko-litewsko-kozackiego i pokazać potęgę swojej armii. To był zabieg czysto propagandowy, ale zadziałał na umysły obrońców, pokazując mrowie tego wojska. Czyli można podsumować, że była to bitwa przełomowa. Gdyby wojska Rzeczpospolitej przegrały, to do jakich konsekwencji mogłoby dojść? No, ciężko stwierdzić, bo to jest takie trochę political fiction, ale z pewnością zostałby spustoszona cała Ruś Czerwona, Ukraina. Może część ziem zostałby oderwanych, jak w przypadku 50 lat później, kiedy armia osmańska zdobyła Kamieniec Podolski i zajęła Podole i prawobrzeżną Ukrainę, która była przez 30 lat pod zarządem tureckim jako wielet kamieniecki. Choć między bajki należy włożyć ten rzekomy list Osmana II do Zygmunta III, że zapowiadał zdobycie Krakowa. Jest to apokryf, który nie miał w ogóle miejsca. To jest późniejszy wymysł i prawdopodobnie XIX-wiecznej historiografii, że taki list Osman II wysłał do Zygmunta III, że groził mu zniszczeniem stolicy. Chociaż poziom zagrożenia, jaki stanowili Turcy, musiał być na tyle duży i wywołać tak duże przerażenie, że przecież król Zygmunt III Waza kazał obwarować Warszawę tak zwanymi wałami zygmuntowskimi. Czy spodziewając się, że Turcy dojdą tak dalej, no trudno powiedzieć. Ale wróćmy do Chocimia. Przypomnijmy, twierdza w Chocimiu i obóz założony tam przez wojska polsko-litewsko-kozackie, a to ziemie mołdawskie, lennika Turcji, a więc można powiedzieć, że była to wyprawa zagraniczna. Czy to mogło być motywacją dla kozaków, którzy wzięli tak licznie udział w boju? To też było jakby jeden z warunków poparcia dla kozaczyzny, że nie będziemy bić się na swoim terytorium, tylko za granicą już. I założenie też obozu chocimskiego po drugiej stronie Dniestru, po stronie już tureckiej, chciano w tym pokazać, że my nie sprzedamy kozaczyzny, my nie wycofamy się kosztem kozaków, że zadajmy ich na łup turecki, a sami po zawarciu pokoju wycofamy się. Nie, wszyscy będziemy się bić. Cała Armia Rzeczypospolitej będzie się bić ramię w ramię przeciwko potędze otomańskiej.
Tak, różne źródła szacują, że wojsk zaporowskich, kozackich mogło być między 20 a 30 tysięcy. Część oczywiście była na żołdzie Rzeczpospolitej, tak zwani kozacy rejestrowi, natomiast dla tych pozostałych małojców pewnie wizja łupów, czy też być może właśnie odwagi, dzielności w trakcie bitwy mogła być tą nagrodą i przyjęciem pod protekcję Rzeczpospolitej. Można tak założyć i pamiętajmy, że obietnica łupu zawsze działa bardzo dobrze na morale nie tylko wojska zaporowskiego, ale również wszystkich żołnierzy służących Rzeczpospolitej. Łupy zawsze plusują. Dobrze, panie Łukaszu, przyjrzyjmy się może bliżej temu obrazowi. Proszę powiedzieć, kto był autorem zwycięstwa? Czy widzimy gdzieś tutaj dowódców naszych wojsk? Głównodowodzącego naszymi wojskami, czyli hetmana Jana Króla Chodkiewicza, na tym obrazie nie ma. Pamiętajmy, że też hetman już był dosyć ciężko chory w momencie rozpoczęcia oblężenia obozu polsko-litewskiego pod Chocimiem. Zmarł w czasie w ogóle tego oblężenia. Połowę przekazując, czyli funkcję dowódczą regimentarzowi Stanisławowi Lubomirskiemu. Królewicz Władysław również był jakby takim zwornikiem moralnym tej obrony, mimo że większość walk przeleżał w łożu ciężko chory, chorując na tak zwaną gorączkę mołdawską, czyli febrę. Natomiast na obrazie na prawej stronie tryptyku w czerwonym stroju widzimy wodza kozaków zaporowskich, hetmana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego, jednego z najwybitniejszych wodzów kozaczyzny w XVII wieku, autora szeregu znamiennych wypraw na Imperium Osmańskie, między innymi pod jego wodzą, przecież kozacy dopłynęli do samego Konstantynopola i spali jego przedmieścia na oczach sułtana, co doprowadziło w konsekwencji do wybuchu konfliktu, o którym mówimy, o wojnie polsko-tureckiej 1920-21. Wyobrażają sobie Państwo, nasi mołojcy w Stambule, Konstantynopolu. Stambuł dopiero od lat 20 wieku. Wcześniej tak. Używano Konstantynopola. W Rzeczpospolitej jeszcze mówiono o Carogrodzie. Natomiast proszę powiedzieć, panie Łukaszu, no, jak mawiał książę Jeremi Wiśniowiecki, wielu wodzów, żadnego wodza. Czy takie rozproszenie kompetencji mogło grozić klęską? W końcu mieliśmy do czynienia z wielotygodniowym oblężeniem. Nie do końca było to wielu wodzów. Naczelną komendę sprawował hetman Chodkiewicz. Właśnie aż do momentu śmierci on odpowiadał za całą kampanię, więc był jeden wódz. Dopiero później jakby wojsko podporządkowało się, po śmierci Chodkiewicza, podporządkowało się Lubomirskiemu. Tak jak wspomniałem wcześniej, Władysław IV był moralnym tym zwornikiem obrony, że oto syn króla Zygmunta III, jest w obozie razem ze wszystkimi, że bije się ramię w ramię z żołnierzami, z koloniarzami, Litwinami, kozakami, z potęgą osmańską. No i ryzykuje własnym życiem. Pamiętajmy, że kozacy tak naprawdę założyli osobny obóz, bo wojska koronne i litewskie stanęły w obwarowanym obozie zbudowanym we wrześniu, przed wrześniem 1621 roku, ziemne umocnienia z potężnymi bramami, bastionami, no to była świetna sztuka fortyfikacyjna. Natomiast oddzielnie stanęli Lisowczycy w prowizorycznym takim obozie obwarowanym też wozami taborowymi. Natomiast kozaczyzna również stanęła w takim warownym taborze obsypanym jeszcze ziemią, wałami, więc jakby kozacy osobno, Lisowczycy, czyli takie nieregularne wojsko polsko-litewskie w osobnym i główny trzon w osobnym obozie. Także były trzy obozy wzajemnie się asekurujące i wspierające. Panie kustoszu, proszę powiedzieć mnie i widzom, jak udało się zwyciężyć polskim wojskom i litewskim w tej bitwie? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to była, jakby ją nazwać, pierwsza bitwa pozycyjna tak naprawdę w dziejach oręża polsko-litewskiego. Na początku rzeczywiście Chodkiewicz starał się sprowokować Turków do walnego starcia, dwukrotnie wyprowadzał całą armię przed obóz. Był to widoczny znak, to jest rzucenie wyzwania, że stawajcie do ostatecznego starcia, zwycięzca bierze wszystko. Ale Turcy się dwukrotnie uchylili,
Między innymi mając w pamięci, że w jeden z pierwszych dni oblężenia cztery chorągie husarskie zmiotły ponad 1000 Turków z pola walki. Właściwie z tej atakującej masy Turków nie zostało nic po przejechaniu czterech chorągich husarskich. No właśnie, wojna w okopach, wojna pozycyjna, masowy udział artylerii, a w polsko-litewsko-kozackich wojskach duży odsetek konnicy, kawalerii, w tym właśnie wspaniała husaria malowana przez Stanisława Batowskiego. Dokładnie. Czy sprawdziła się w tym boju? Przede wszystkim konnica sprawdza się w wypadach przez bramy obozowe, właśnie żeby uderzać w bok, szturmujących umocnienia Turków. W sumie, to jest taka ciekawostka, na kampanię chocimską zaciągnięto 8 tysięcy koni, znaków husarskich. To było największy zaciąg husarii w dziejach Rzeczpospolitej. Więc to świadczy też o gigantycznym wysiłku finansowym, społecznym i militarnym, który Rzeczpospolita włożyła w przygotowanie do tego konfliktu. Z tym masowym użyciem artylerii nie przesadzałbym, bo jednak tej artylerii było stosunkowo niewiele, szczególnie w polsko-litewsko-kozackim obozie. Turcy mieli oczywiście więcej tej artylerii. No, mniej więcej o jakich liczbach mówimy? Kilkadziesiąt dział w obozie polskim, 20 kilka z tego co pamiętam dział lekkiego kalibru po stronie kozackiej i około setki różnego wagomiaru dział po stronie tureckiej. To są oczywiście orientacyjne też dane. Sama bitwa, tak jak kilku razy wspominałem, nie jesteśmy pewni co do wielkości sił osmańskich. Natomiast po dwukrotnym wyprowadzeniu wojska z obozu i uchyleniu się przed Turków przed głównym starciem, Turcy rozpoczęli blokadę tego obozu, licząc na zagłodzenie obrońców i co jakiś czas te szturmy ponawiali, ale obrona polska wytrzymała, polsko-litewsko-kozacka i doprowadziła do tego, że Turcy te zaczęli odczuwać braki w aprowizacji, braki amunicyjne, no i zbliżająca się jesień, a z konwekcji również ochłodzenie spowodowało to, że w wojsku tureckim nastąpiło rozprężenie, dezercje i co doprowadziło do wszczęcia rozmów. Już po śmierci Chodkiewicza, bo kiedy Chodkiewicz zmarł, starał się ukryć ten fakt przed wojskami sprzymierzonymi, żeby nie wzbudzać defetyzmu i paniki, ale wiadomość się przedostała najpierw do obozu polsko-litewsko-kozackiego, później do wojska tureckiego, które rzuciło się do szturmu, licząc, że morale obrońców jest nadłamana, ale udało się szturm z końca września odeprzeć i rozpoczęto po tym szturmie już rozmowy pokojowe. Według przekazów po tym ostatnim tureckim szturmie sytuacja obrońców była na tyle krytyczna, że w całym obozie polsko-litewsko-litewskim została jedna beczka prochu. Rzeczywiście, w samą porę udało się zawrzeć rozejm i pokój chocimski. No właśnie, bitwa przełomowa, nieco zapomniana w historii, ale bardzo często temat podejmowany w przeszłości przez wielu malarzy. Podobne ujęcie możemy obejrzeć na Zamku Królewskim w Warszawie. Tam malarz króla Stanisława Augusta, Marcello Baccarelli, również nawiązał do tych wydarzeń, aczkolwiek ukazał tam sam moment pokoju, zawarcia układu pomiędzy Turcją a Rzeczą Pospolitą. Tak, i oczywiście Baccarelli bardzo koloryzuje tamtą scenę, pokazując w mocno orientalnych strojach, troszkę oczywiście historyzując, to nie jest też obraz w pełni historyczny. Zresztą jak każde malarstwo, które nie pochodzi z danej epoki. Już 100 lat później inaczej sobie wyobrażono Turków czy Polaków w XVII wieku, inaczej w XIX wieku się, czy w XX wyobrażono. Zresztą ten obraz jest świetnym przykładem, do niego jeszcze oczywiście wrócimy. Natomiast same warunki pokoju, status quo ante bellum, czyli granica Naddniestrze, Mołdawia, Włoszczyzna jako lennicy Turcji pod wpływem Turków, ale mają być tam przychylni polscy gospodarowie, czyli władcy. I zarówno Turcja, jak i Rzeczpospolita miały powściągnąć swoich poddanych przed wzajemnymi atakami. Czyli Rzeczpospolita miała powstrzymać wypady kozaków na Morze Czarne, a Turcja miała powstrzymać
Tatarów przed najeżdżaniem ziem polsko-litewskich. Oczywiście ten ostatni punkt traktatu pozostał martwy. No, kozacy pewnie byli niepocieszeni. Powiedział pan status quo ante bellum, czyli taki status jeszcze sprzed wojny, tak, prawda? Tak, czyli wracamy do, mimo że pobiliśmy się, to wracamy do warunków sprzed wojny. Mhm. No właśnie, wracając jeszcze do obrazu Bacciarellego, pamiętajmy, w jakim otoczeniu się znajduje w sali rycerskiej na Zamku Królewskim, w otoczeniu takich słynnych wydarzeń jak chociażby odsiecz wiedeńska, jak hołd pruski czy zawarcie Unii Lubelskiej. Można zatem powiedzieć, że nasz obraz Stanisława Botowskiego również, tak jak tamte obrazy, pokazuje ten przełomowy moment w dziejach historii, jest taką chwałą, świątynią oręża polskiego, a więc ten podział na trzy części, jak w ołtarzu kościelnym, chyba tutaj nam to podkreśla. Dokładnie, dokładnie. To było zamierzenie autora. Pamiętajmy, że okres zarówno schyłku XIX, jak i okres dwudziestolecia międzywojennego to jest budowanie dla nowego pokoleń Polaków tego mitu naszej historii, tej dumy z naszych dawnych zwycięstw, z dumy ze staropolskiego oręża, z triumfów i choć im tak naprawdę do nich należy. Jedna z, tak jak powiedziałem, największych bitew w wieku XVII. No, można powiedzieć, że społeczeństwo Rzeczypospolitej obojga narodów spełniło swój obowiązek. Ramię w ramię walczyli Polacy, Kozacy, Litwini, Niemcy, czyli właściwie przekrój całego społeczeństwa, niezależnie od wyznawanej religii czy statusu społecznego, bo przecież była i szlachta, i mieszczaństwo, i chłopi. Jaką ocenę wystawiłby pan pierwszej Rzeczpospolitej właśnie w tym momencie próby? No, bardzo wysoką ocenę. Tutaj rzeczywiście stanęło na wysokości zadania, choć oczywiście były te problemy, jeżeli nie wystawiono takich sił, jakie chciano, ze względu na bezwładny system podatkowy, że jednak pieniądze za wolno były ściągane i nie były ściągane w sposób tak, jaki by chciano, efektowny. Efektywny sposób. Panie Łukaszu, pewnie widzów bardzo interesuje również husaria przedstawiona na tym obrazie. Przyjrzyjmy się może szczegółom tego malunku, bo chciałbym pana zapytać, czy tak właśnie mogło wyglądać wojsko Rzeczypospolitej walczące pod Chocimiem i czy tak wyglądali ich przeciwnicy, a więc wojska tureckie? Środek kompozycji Batowskiego zajmuje oczywiście pokazanie wizji artystycznej, jak autor sobie wyobraża szarże husarii. No niestety pokazał ją w sposób chaotyczny, ponieważ husaria nie szarżowała niczym ćma jakaś ludzka, żeby chmarą zalać przeciwnika. Atak husarii był skoordynowany w szyku odpowiednim, w kilka szeregów, 2-3 szeregi ustawiała się husaria w luźnym szyku i stopniowo zacieśniała szyk i nabierała rozpędu. Konie były na tyle szkolone, na tyle długo, żeby o pół ba nie wystawały ponad szyk. A czy tak wyglądali husarze? Czy rzeczywiście nosili takie wielkie skrzydła z orlimi, sępimi i piórami? Czy to jest uzbrojenie husarza z pierwszej połowy XVII wieku? No niestety, to jest przykład utrwalania tego narodowego mitu husarz z parą wielkich skrzydeł na plecach. Tak naprawdę większość tych zbroi, które tutaj namalował Batowski, mogłaby być datowana na drugą połowę, raczej nawet wręcz schyłek wieku XVII i wiek XVIII. Wiele zbroi husarskich, które są przypisane jako wiek XVII, są raczej właśnie samoutkiej końcówki XVII i XVIII wieku. Kolejna rzecz, hełmy, które mają husarze, to są tak zwane szyszaki, one stały się popularne dopiero w połowie i w drugiej połowie XVII wieku. Wcześniej używano kapalinów husarskich. Uzbrojenie husarskie składało się najczęściej wtedy z kolczugi i narzuconej na niej napierśnika w typie zachodnioeuropejskim albo animy tak zwanej, czyli napierśnika wykonywanego z pasów metalowych łączonych ze sobą, dzięki czemu był bardzo elastyczny. Panie Łukaszu, czy możemy zobaczyć takie zbroje u nas na ekspozycji? Tak, w Muzeum Wojska Polskiego na ekspozycji mamy przykłady takich XVII-wiecznych zbroi, wśród nich między innymi anime i kapalin husarski na ekspozycji głównej. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię jeszcze tych nieszczęsnych skrzydeł, no one są
w takim typie są albo XVIII-wieczne, albo co bardziej prawdopodobne, są to XIX-wieczne przeróbki już prywatnych kolekcjonerów, którzy na modłę XVIII-wieczną uznawali, że są oryginalne XVII-wieczne i dorabiali te skrzydła. Jeśli mamy husarię ze skrzydłem, powtarzam, jednym, to było ono niskie, mocowane do siodła. Tak jak to widzimy na obrazach, czy to Bohuszowicza, bita pod Kłuszynem, namalowana na zlecenie hetmana Żółkiewskiego, czy na przykład na rolce sztokholmskiej. Choć pamiętajmy, rolka sztokholmska jest to wydarzenie paradne, jest to wjazd uroczysty. Natomiast Bohuszowicz namalował bitwę. Chociaż jeszcze właśnie w czasie bitwy pod Kłuszynem, która była, powstawał ten obraz pod kierunkiem samego hetmana Żółkiewskiego, a więc na pewno była wierna realiom, tam widzimy też husarzy z pojedynczymi skrzydłami. Mocowanych do siodła. Tak jest. Proszę powiedzieć jeszcze o innych może nieścisłościach, albo może co jest, co malarz oddał prawidłowo. Co oddał prawidłowo? Na pewno oddał wygląd armii tureckiej. Jeśli chodzi o ten mit troszkę utrwalony przez film Pan Wodyjowski. Oczywiście to są wydarzenia późniejsze w tym filmie, 50 lat późniejsze, ale że w powszechnym wyobrażeniu jest, że Turcy ubierają się na jasno. Białe, kremowe szaty, wysokie czapki i tak dalej. Tak naprawdę armia turecka była bardzo kolorowa, używająca wielu równobarwnych, często drogich tkanin, jedwabiów, adamaszków, brokatów, więc batowski ten orient na uzbrojeniu i wyglądzie jantarów rzeczywiście świetnie pokazał. Choć nie ustrzegł się przy tym przed błędami, o czym świadczy między innymi uzbrojenie tureckie. Janczarzy nie używali właśnie broni drzewcowej. Mhm. Tutaj widzimy, że oni zastawiają się przed atakującą husarią jakimiś włóczniami. A nie. Czego używali? Tak naprawdę janczarze to była piechota głównie strzelecka, używająca w późnym średniowieczu łuków, a później broni palne, więc łuk tak naprawdę też nie za bardzo tutaj pasuje na uzbrojenie janczara. Dla Tatara czy właśnie Spachisa mógł być, ale dla janczara już raczej broń palna. No właśnie, a propos tego łuku, czy w tym łuku nie wydaje się panu coś dziwnego? Tak, to jest też kolejny błąd, jaki Batowski popełnił, a mianowicie łuk nie jest w pozie bojowej. Wygięty w literę C jest to jest tak zwany łuk refleksyjny. Żeby go w ogóle używać, trzeba odgiąć ramiona w drugą stronę, założyć cięciwę i dopiero ten łuk jest gotowy do strzelania. Tutaj w formie litery C jest w stanie spoczynku i założenie na niego cięciwy jest bez sensu, bo by po prostu nie strzelał. Czyli malarz założył cięciwę nie z tej strony, co trzeba. Dokładnie, nie odgiął ramion łuku tak, żeby on był w kształcie litery D albo takiej litery B, wygięty. No dobrze, mówimy o wojskach tureckich, a jeżeli chodzi o naszą armię, może zadam takie pytanie, czy nasi żołnierze mogli wyglądać tak jak ja? Wzoru na przykład piechocie niemieckiej, zaciężne jakieś oddziały niemieckie czy miejskie, jak najbardziej. Piechota typu niemieckiego, później przerobiona przez Władysława IV na autorament cudzoziemski, czyli już stricte na wzór niemiecki z niemiecką komendą. Tak, tak, rzeczywiście rekrutowani wśród mieszczan mogli być żołnierze, którzy bili się pod Chocimem. Często również nadworne oddziały magnaterii, które starają się oddziewać tylko Radziwiłło na wzór niemiecki, to również mogły tak wyglądać. Czyli tak wyglądał polski żołnierz w stroju cudzoziemskim, tak zwanym stroju niemieckim. Tak też również mógł wyglądać przez kolej Władysław, który nosił się z Niemiecka. To prawda, rzeczywiście tak Władysław IV jest na portretach przedstawiany. No dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze, co widzimy tutaj po stronie polsko-kozackiej? Tak, po prawej stronie widzimy wały obozu kozackiego. Widzimy widwatujących na cześć szarżujących husarii kozaków zaporowskich. Wśród nich widzimy taką lekką armatę ustawioną przy wale, obsługiwaną przez dwóch kozaków. No i w czerwonym stroju hetman Konaszej czy Hajdaczny. Ale tam też oczywiście, o ile są kozacy pokazani dobrze w miarę, w takich podniszczonych ubraniach, z bronią palną, oni są wizualnie ładnie pokazali. A broń? Czy ta broń, której używają, jest prawidłowa? Czy to są szable z XVII wieku? W kilku przypadkach tak, ale jest tam też tuż nad koroną tego wału widać u boku jednego z kozaków szaszkę. Oczywiście, szaszka była na uzbrojeniu kozaków,
ale w XIX wieku i w XX. Czyli malarz pomylił się o kilkaset lat. Tak się składa, że mamy przy sobie eksponaty z naszego muzeum. Czyli tak wyglądała XIX-wieczna szaszka. Dokładnie. Broń używana przez oddziały kozackie, głównie oczywiście w Imperium Rosyjskim XIX i w XX wieku, między innymi konnica Budionego w wojnie XX roku również używała szaszek. Jest to broń pochodzenia kaukaskiego. Czym się charakteryzuje? Dosyć niewielką krzywizną. Oczywiście, jak na szable, jednosieczna głownia i charakterystyczna rękojeść takiej szaszki, która jest pozbawiona jelca. Pozbawiona jest właściwie osłony dłoni i charakterystyczne, stylizowane, ciężko stwierdzić, na główkę ptasią, coś takiego, głowica. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o takie szaszki. Zwykłe szable były noszone ostrzem ku dołowi, czyli w ten sposób. Dokładnie. Natomiast szaszka jest to noszona najczęściej w ten sposób, w pionie i głownią do żołnierza. Natomiast rzeczywiście tutaj, Tomaszu, masz przy sobie szablę używaną w wieku XVII. Jest to tak zwana szabla w typie węgierskim, ale wyposażona już w paluch, czyli z takich między innymi też szabel w wieku XVII, w latach 30., 40. powstała późniejsza osławiona szabla husarska, która oczywiście zyskała dodatkowe osłony palców w postaci kabłąka, ale paluch oczywiście pozostał. Szabla w typie węgierskim charakteryzuje się dosyć też niewielką relatywnie krzywizną. Często posiada również tutaj na sztychu obosieczne pióro, które można było zadawać cięcia zarówno normalną są szabli, jak i później obrócić. No i rękojeść otwarta, głowica w formie migdała. Tu mamy drugi typ szabli używanej przez Polaków, Litwinów. W tym czasie jest to szabla w typie karabeli. Powstała oczywiście z orientalnych szabel i jej całą charakterystyczną jest zawsze otwarta rękojeść i głowica w formie ptasiej głowy, stylizowana na ptasią głowę. Jelec w miarę często krótki, często zakończony takimi oto gałkami. Tutaj w tym przypadku też mamy obosieczne, piękne pióro do cięcia po obu stronach i również zadawania ładnego, pięknego sztychu. Karabela to broń pochodzenia orientalnego, tak. Turcja, Persja. A mamy przykład jeszcze jednej broni o dosyć ciekawej rękojeści i tą broń również możemy zobaczyć na naszym obrazie. Oczywiście, tak. Mowa tutaj, szanowni państwo, o jataganie. Jak by to nazwać? Tak naprawdę jest to odmiana tasaka, czyli broni o jednosiecznej głowni pochodzącej z noży, długich noży bojowych. Takich puginałów na przykład? Puginał jest raczej to odmiana sztyletu do krótkiego bardzo dystansu. Tasak jednak był odmianą takiego noża i on z czasem ewoluował. Tutaj mamy właśnie przykład takiego jatagana. Proszę zwrócić uwagę na kształt tej głowni. Jest ona wygięta ku przodowi, ku ostrzu. Rozszerza się również na końcu, więc jest to wskazówka, że jest to broń ewidentnie do walki pieszej. Tu widzą inaczej państwo, niż szabli, prawda? Tak, inaczej niż szabli. Szabla jest wygięta ku grzbietowi, natomiast jatagan ku ostrzu. I zwróćcie państwo na jeszcze jedną uwagę. Rękojeść, często wykonana z kości, końcówka takiej kości, na przykład wołowej, ma charakterystyczny kształt i on jest zachowany w tym jataganie. Często one były dodatkowo zdobione koralami, inkrustowane srebrem, złotem, ale dlaczego o nim jeszcze wspominamy? On jest na tym obrazie. On jest zapasem janczara, tego z łukiem, wetknięty zapas, tak jak rzeczywiście powinno się go nosić, ale jest jeden mały problem. One pod Wiedniem, czyli 50 lat później, grubo ponad 50 lat później, były gigantyczną rzadkością. Tak naprawdę jatagany były używane od
samiutkiego schyłku XVII wieku, a popularność w armii tureckiej zdobyły w wieku XVIII dopiero. I noszone były nie przez wszystkich janczarów, ale głównie przez oficerów, czyli agów. Czyli mamy kolejną broń podróżującą w czasie. I przestrzeni, dokładnie, tak. Nie powinna znaleźć się na obrazie pokazującym bitwę z 1621 roku. Mhm. Tutaj jeszcze taka charakterystyczna rzecz. Głowica tej rękojeści przypomina troszeczkę panewkę kości udowej, tak? Dokładnie, bo z takich kości robiono te rękojeści. I później, jak w XIX wieku jeszcze robiono takie jatagany, rzeczywiście piękne, paradne, wyjściowe, również jako dary dla poselstw, zachowano ten kształt, mimo że już z kości ich nie wykonano, na przykład z srebra. Ze srebrnej wykonywano, bogato zdobionego, inkrustowanego, ale kształt pozostał ten sam. Cała charakterystyczna jatagana. Tak więc, drodzy Państwo, omówiliśmy naszą bitwę, słynne zwycięstwo. Przypomnijmy datę. 1621, tak. I omówiliśmy broń, jaka powinna być używana w XVII wieku, jakiej nie było. Mamy nadzieję, że nasz odcinek Państwu się spodobał. Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków serii z Arsenału Muzeum Wojska Polskiego. Zapraszam do komentowania również. Proszę komentować, proszę polubić nasz film na naszym YouTubie. I subskrypcja, oczywiście, standardowo. Tak jest, będą wtedy Państwo poinformowani o naszych kolejnych projektach. A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mówił Tomasz Szumański, a moim gościem pan kustosz Łukasz Jędrzejczak. Dziękuję Państwu i do zobaczenia. Do widzenia.